stopień nowoczesności i niezawodności urządzeń technicznych zainstalowanych na stacjach kolejowych może być różny. Natomiast odpowiedzialność pracowników kolei za życie ludzkie, tabor kolejowy i przewożone ładunki jest zawsze jednakowa. Pociągi kursują przez całą dobę. Przyjęcie służby przez dyżurnego ruchu musi więc odbywać się sprawnie, aby nie zakłóciło to ciągłości pracy. Nie może być przy tym żadnych niedomówień, bo zagraża to bezpieczeństwu ruchu pociągów. Przyjmujący służbę ma obowiązek wdrożyć się w tok pracy i w zależności od sytuacji ruchowej pociągów i kolei wykonywać zamierzenia poprzednika oraz planować pracę dla siebie i dla następnej zmiany. Pierwsza czynność to podpisanie listy obecności. Wobec tego trzeba dopilnować drużyny konduktorskie, żeby one Panie dyżurny, wysłucha Pan naszą rozmowę, że jest liczenie podróżnych, ogłosić wszystkim drużynom konduktorskim, aby tego dokonali. Proszę iść do służby i nie ratować. Dzień dobry. Proszę. Rozpoczynając służbę, dyżurny ruchu sprawdza plombę na urządzeniach ZRK i stan liczników. Sprawdza zapisy w dokumentach ruchu i kontroluje, czy dokumenty te są przesznurowane i opieczętowane. Działdowo Iłowo i działdowo Tuża Wielka wolne. Na szlaku działdowo Iłowo, torze numer 2, obowiązuje telefoniczne zawadanie pociągu. Dnia 13.10.76 roku, godzina 8, służby zdarzeń. Inwentarz zgodny ze spisem, regulaminy, rozkłady jazdy, przepisy i instrukcje w komplecie. Urządzenia ZRK działają prawidłowo i pod plombami. Na nastawni DZ1 brak plomby na bloku przebiegowo utwierdzającym A1-2. Dlatego R142 prowadzi się w pełnym zakresie. Stan liczników zastawek elektrycznych T równa się 0762, U równa się 0858 i SZU równa się 0235. Zajętość torów. Pierwszy, drugi, trzeci i ósmy wolny. Tor czwarty pociąg 6081. Tor szósty pociąg 66074 do rozbiórki. Tor dziesiąty pociąg 613. Pociąg 1503, 50 minut opóźniony. W drodze jest pociąg dodatkowy numer 15281, który będzie u nas rozwiązany. Jest w biegu pociąg 52684, który prowadzi ładunek toksyczny. Z powodu nawału pracy manewrowej zalega obróbka bocznicy GS. Jest telegram o kursowaniu pociągu dodatkowego numer 25013. To wszystko. Dnia 13.10.76 roku, godzina 8.00, dyżur przyjąłem. Zapis czytałem. Przyjąłem, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Nastawniczy, pójdzie Pan sprawdzić zajętość torów. Sprawdził Pan, czy wagony stoją w ukresach i zabezpieczone są przed biegnięciem. Rozumiem. Dzień dobry.
Wszystkie dobre. Zwrotnie przymierzę się do służby. Dokonać objęcie rozjazdu. Zrozumiałem. Następnie, to na służbę. Pierwsza Kowalski, druga Nowak. Koniec. Wagony w ukresach, zabezpieczone prześwignięciem, tor pierwszy, drugi jest wolny, tor czwarty 60-81, szósty wolny, na 10-13. Dziękuję, przyjąłem. Przygotować wjazd pociągu 1501 z Iłowa na tor pierwszy. Koniec. Proponuję o dokonanie oględzenia rozjazdu. Dobrze. Podając swoje nazwisko i nazwę stacji, dyżurny ruchu sprawdza łączność z posterunkami drużników przejazdowych. Koniec. Przejazdy, sprawdzimy łączność. Kilometr 152, Sławiński. Kilometr 158, Gardziel. Koniec. Każdy pracownik PKP musi sobie zdawać sprawę, że od znajomości przepisów, poczucia obowiązku, sumienności wykonywania i umiejętności kierowania podwładnymi zależy bezpieczeństwo ruchu kolejowego.